Cześć Konrad. I przyszedł też Oskar. Hello, hello, hello. Widzę, że ruch się zaczyna robić. Mamy jeszcze chwilę, minutkę do rozpoczęcia, że elegancko. Okej, okay, może najpierw test mikrofonu, zobaczymy, czy w ogóle wszystko się zgadza. No i ja cię słyszę, nie wiem jak ty mnie, także. Okej, okay, ja ciebie też perfekcyjnie, także już sobie ustawiam tutaj telefon elegancko. Elegancko. Ja sobie włączyłem cię na słuchaweczki. Wszystkich mamy na słuchaweczkach. No dobra, mamy godzinę 20. To zaczynamy naszego live'a. Live'a na temat kroków niezbędnych według mnie i Oskara do osiągnięcia swojego wymarzonego celu sylwetkowego bądź sportowego. W zależności co, kto i czym się interesuje i na czym się skupia. Ja może się przedstawię, jestem Kuba Bednarczyk, trenerką zajmuję się od ponad 15 lat, zaczynałem od sportów walki poprzez crossfit, byłem jednym z pierwszych w Polsce, który się zacertyfikował w crossficie, później przeszedłem na treningi hybrydowe, z którymi do teraz jestem połączony i specjalizuję się w nich, czyli w łączeniu sportów przeciwległych, siłowych i wytrzymałościowych. I w tym się specjalizuję oraz w budowaniu atletycznych ludzi. No to teraz Oskar powie parę słów na swój temat. Dobrze, także nazywam się Oskar Traczyk. Ja pracowałem wcześniej około 6 lat jako trener personalny na siłowni i teraz od 1,5 roku działam już stricte online i pomagam osobom uzyskać ich wymarzone sylwetki, także można powiedzieć, że pomagam grupie po prostu poprawić sylwetkę. Oczywiście u każdej osoby będzie to coś innego i zgłaszają się do mnie głównie osoby, które no może nie są osobami stricte początkującymi, ale są to osoby, które już próbowały różnych metod, miały jakieś pewne próby też wcześniejsze, aby osiągnąć jakiś swój cel, natomiast czegoś zawsze brakowało. Czy to brakowało strategii, czy to brakowało podejścia, czy to brakowało dyscypliny lub też jakiejś większej analizy tego wszystkiego i wtedy po prostu zgłaszają się do mnie i wtedy ja z takimi osobami rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze i po prostu ustalamy na początku cel, jaka jest oczywiście do tego strategia i realizujemy wszystko punkt po punkcie. A jeśli chodzi stricte o moją taki mój zalążek sportowy, to no, ze sportem związany już bardzo długo, uprawiałem sporo dyscyplin sportowych, w których też aktywnie starałem się współzawodniczyć. Było to pływanie, był to kickboxing, było to bieganie, triatlon, crossfit, troszkę zalążek trójboju, ale teraz głównie jestem sfokusowany głównie w tym momencie stricte na takim treningu, można powiedzieć, sylwetkowym. I właśnie na dzisiejszym live'ie postaramy się Wam opowiedzieć po takich 5 podpunktach, co według nas możecie, nie musicie, bo nic nie musicie, co możecie zrobić, aby zwiększyć swoje szanse po prostu na sukces, jeśli chcecie osiągnąć jakieś tam swoje założenie sylwetkowe. Dokładnie tak. Widzę, że masz tak samo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o sporty, jak ja. Ale to tym lepiej, ponieważ wiemy obaj, z czym się wiąże realizacja celu i wiemy, i mamy podobne podejście. Generalnie analizujemy to, co nasz klient chce osiągnąć i staramy się to rozłożyć na czynniki pierwsze, być po prostu realistami w tym wszystkim. I tutaj pojawia się pierwszy powód, tak naprawdę pierwszy punkt, czyli powód, to dlaczego chcesz coś osiągnąć. Co jest twoją motywacją, co jest wizją tego, co chcesz zrobić? I tutaj Oskar może powiedzieć parę słów na ten temat. Tak, generalnie myślę, że każda osoba obojętnie, czy jest tego świadoma w mocnym stopniu albo w troszkę mniejszym, każdy ma swój powód, dlaczego chce coś zmienić, prawda? Bo na przykład jeśli tobie lub też mi wszystko by pasowało, nie chcielibyśmy nic za bardzo zmieniać, no to wiadomo, nie robilibyśmy tego, czym się zajmujemy, co robimy, w jaki sposób trenujemy, prawda? I u każdej osoby ten powód będzie trochę inny. Jedna osoba będzie chciała po prostu zmienić siebie, zmienić swoje podejście, zmienić swoje nawyki stricte pod kątem na przykład prozdrowotnym,
bo już na przykład strzelam, masa ciała jest za duża i może to powodować już jakieś właśnie negatywne konsekwencje zdrowotne. A są osoby i generalnie większość osób, z którymi jakby ja mam do czynienia, robią to pod kątem stricte wyglądowym, ale ten wygląd nie równa się zawsze samemu temu, że chodzi tylko o wygląd, bo tak naprawdę przyczyna jest zazwyczaj dużo głębsza i każdy ma również swoją. Zazwyczaj po prostu osoby chcą się poczuć lepiej w własnym ciele, w własnej sylwetce, chcą być bardziej też mężczyźni, na przykład pewni siebie przez to, że na przykład będą lepiej postrzegani wśród swoich kolegów, czy ogólnie wśród społeczeństwa. W towarzystwie. Stricte też do takiego, powiedzmy, wyjście z pozycji samca alfa. Tak, więc tak naprawdę każdy musi się zastanowić, co dla niego jest takie, co jest takie u niego najważniejsze i co będzie u niego, jaki aspekt będzie tą osobę najbardziej motywował, prawda? Czy to będzie zdrowie, czy to będzie na przykład jakiś challenge względem siebie lub też względem kogoś innego, chociaż najlepiej, żeby to była taka motywacja stricte wewnętrzna, bo ta zewnętrzna bardzo szybko może się skończyć. I jeśli tak naprawdę twój powód nie jest wystarczająco silny, no to z pewnością twoje wymówki będą i tak często się dzieje. Na pewno też pamiętasz, jak kiedyś się było młodszym, to na przykład się mówiło, że a w sumie to może bym się nauczył hiszpańskiego, bo fajnie brzmi, prawda? Albo było tego typu pokroju cele. No ja, bo... ja się uczyłem 1,5 roku japońskiego na studiach, to już było kupę lat temu. I nawet w pewnym momencie wróciłem do niego w Duolingo, ale niestety ze względu na fakt, że w języku japońskim, gdy chcesz się nauczyć go tak poprawnie, no to jest bardzo ważna kaligrafia, czyli z której strony, w jaki sposób stawiasz kreski, tak dalej, i tak dalej, to niestety zaniechałem tego na Duolingo, ale miałem ambitne cele ze względu właśnie na swój background w karate. I tak swoją drogą, sorry, że ci przerwałem, wszedłem w słowo, ale też dla wszystkich, którzy są, dajcie nam znać w komentarzach, jakie są wasze obecne cele. To bardzo ciekawie nam pokaże, jaki mamy przekrój oglądających i dzięki temu może odpowiemy wam na wasze pytanie i pomożemy wam osiągnąć wasz cel. Nawet w trakcie tego live'a wyjaśnimy pewne kwestie, które są z nim związane. Dokładnie, dokładnie. Także, tak jak mówię, u każdego będzie coś innego, jeśli chodzi stricte o moją historię. Generalnie aspekt sylwetkowy u mnie pojawił się dopiero bardzo, bardzo późno. Tak naprawdę już aktywnie uczestniczyłem w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych od 8 lat i nie interesowało mnie za bardzo stricte takie powody typowo sylwetkowe. Czy byłem ok, byłem w porządku z moją sylwetką, nie była to jakaś moja wymarzona sylwetka, natomiast byłem z tym po prostu ok i to mi jakby nie przeszkadzało, byłem zadowolony. Natomiast mnie bardziej jarał taki aspekt samego przekraczania granic, samego takiego stawiania sobie ambitnych celów, realizowania tego, stawania się po prostu, bycie coraz lepszym w różnego rodzaju dyscyplinach. Dlatego też wybierałem sobie takie dyscypliny, w których na przykład mogę pobić swój czas z wcześniejszego biegu albo podnieść jakiś większy ciężar, tego typu rzeczy. I rywalizacja z innymi osobami oczywiście też mnie napędzała, ale nigdy moim celem nie było ok. Niektórzy tak mają, ja tak nie mam, że pokonanie tej i tej osoby. Dla mnie się bardziej liczyło to, że na przykład jeśli ja zrobię coś lepiej teraz niż zrobiłem to wcześniej, to już z tego będę zadowolony. Także tutaj każdy musi odpowiedzieć sobie na to pytanie, znaleźć taki wystarczająco mocny powód, który będzie go napędzał i żeby to było coś, co naprawdę w głębi serca mu siedzi i chce to zrealizować. Bo jak ten powód będzie taki błahy, taki... A, bo zrobiłbym to, bo w sumie fajnie, no, fajnie. Fajnie wygląda, to... Tak. Tak, to jest prawda, ja się z tobą zgadzam. To jest takie typowo stoickie, żeby być lepszym niż było się wczoraj, nie? I to jest bardzo takie fajne, ale to też jest zgubne z drugiej strony, bo czasami idzie się po trupach i boli, boli, ale dam radę, nie? Zacisknę zęby i też się uda. Wiem to po sobie, przebiegłem parę ultramaratonów, jeden z naderwaną pochewką Achillesa. Nie jest to najmądrzejsze, ale też dużo rzeczy mnie to nauczyło. No, no i właśnie, kolejny... no teraz tak, bo teraz, okej, zatrzymałem się na chwilkę, bo to jest dobre. Na pewno jakby samo zrobienie ultramaratonu, jakby
pod kątem sportowym na przykład dało ci to, że nie przedpobiłeś jakiś swój czas, okej, spróbowałeś, ale jakby no nie Przebiegłem więcej zmieniło. niż 50 kilometrów po górach, nie? No To właśnie, ale na jednak. przykład powiedzmy, że na przykład to nie zmieniło jakoś diametralnie twojej sylwetki, ale pewnie Nie. zrobiłeś to po prostu totalnie z innych względów, bo chciałeś Tak. sprawdzić Ja co. nigdy, ja powiem tak, że ja nigdy nie trenowałem dla sylwetki. Mój trening na siłowni, jakikolwiek trening, był zawsze skierowany na poprawę wyników w sporcie. Jak zaczynałem, było to karate, i poprawa wyników na macie, siły kopnięcia, wytrzymałości, dynamiki i tak dalej, i tak dalej. A następnie był, powiedzmy, że był to crossfit. Byłem bardzo kiepskim crossfiterem. Ze względu na pewne przywary, jakie miałem związane z mobilnością i tak dalej. A później stałem się, chciałem po prostu spróbować czegoś ekstremalnego. I tym napadło na to, że to było bieganie po górach, bo biegałem po górach też szykując się do po prostu startów w karate. A że niedaleko tutaj Wrocławia mam Ślęże, więc spędzałem tam po prostu co weekend parę dobrych godzin. I raz, że to był świetny czas spędzony w naturze, na wysiłku, w walce z głową, każdy kolejny krok, to było właśnie to, że zawsze mogę dać jeden krok więcej, nie? To była taka mentalność, która mi się utrwaliła i to jest bardzo ważne, o czym też powiemy, bo to jest jeden z punktów tego life'a, ale wracając do samego powodu. Ja jestem green beltem w mojej pracy zawodowej też, bo jestem analitykiem finansowym i zarządzałem kilkoma projektami. I tam jest taka fajna metodologia, która się nazywa 5Y, 5Y. Zadajemy sobie 5 pytań odnośnie tego, dlaczego chcemy to zrobić. Pozwala nam krok po kroku dojść do źródła problemu, źródła tej głównej przyczyny, dla której chcemy to zrobić. Bo czasami może nam się wydawać, że wiemy, dlaczego chcemy to zrobić. A jak zaczniemy się zastanawiać głębiej, to okaże się, że powody są zupełnie inne i rozwiązanie będzie kompletnie inne niż zakładaliśmy. I to pozwoli nam dostosować nasze działanie do tego, co tak naprawdę jest przyczyną naszych problemów. Bo może się okazać, że na przykład to, że chcemy schudnąć, nie jest spowodowane tym, że chcemy być estetyczniejsi, tylko może to być spowodowane tym w głębi, że mamy problem z generalnym poruszaniem się, nie? Że nie jesteśmy w stanie się schylić, zawiązać buty, że mamy problem z dobiegnięciem do tramwaju czy przejechaniem rowerem do pracy, bo jest to tak duży wysiłek dla nas. I wtedy zaczyna się praca od podstaw, nie? Czyli to zrozumienie, co jest główną naszą przyczyną. Bo tak jak mówię, dla mnie aktywność na siłowni zawsze była pomocna i efektem było to, ja zawsze lubiłem dobrze się odżywiać, więc jakby i zawsze się ze mnie z tego śmiali, że robiliśmy, nie wiem, jakieś eventy 8-12 godzinne, ja zawsze przychodziłem z suplementami, zawsze byłem przygotowany. Śmiali się ze mnie, że byłem mały chemik, a później każdy do mnie przychodził, masz coś, bo troszeczkę upadam na wytrzymałości. No ale i dlatego ja też w miarę, powiedzmy, ta sylwetka jakoś tam wyglądała, nie? Ja nie uważam się za super wybitnie dobrze zbudowanego i daleko mi do tego, żeby to tak twierdzić, ale jak na osobę, która ma 36 lat, nie wyglądam źle, nie? Natomiast to 5Y jest bardzo dobrą metodą do tego, żeby zrozumieć swoją główną przyczynę, główny powód, dla którego chcę coś zmienić. Bo to jest ważna rzecz, bo to jest przygotowanie się do zmiany. I kolejnym punktem, który jest bardzo ważny, jest cel. I cel to nie jest, chcę schudnąć, ale O, za mało. to jest za mało. Wiele osób po prostu tego nie rozumie. I ja, jak już wspomniałem, pracuję jako analityk finansowy. Jest taki świetny sposób wykorzystywany, że cel musi być smart, czyli musi być sprytny,
Smart to jest skrót, S to jest specific, czyli sprecyzowany, M to jest measurable, czyli mierzalny, A to jest osiągalny, achievable, R, tutaj mamy dwie opcje, jest relevant, czyli ważny, albo realistic, czyli realistyczny do osiągnięcia i ostatni jest T, określony w czasie, czyli time bound. I przejdźmy sobie po prostu do tego, czym jest cel SMART i zacznijmy od sprecyzowanego celu. Ja sobie zerkam w dół, bo mam tutaj notatki. I tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach. Cześć Mario. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze cele. Z chęcią postaramy się wam odpowiedzieć, jeżeli macie jakieś pytania na ten temat. I sprecyzowany cel to jest taki cel, który jest bardzo konkretny. Moim celem obecnie jest przebiec 5 km poniżej 20 minut. To jest bardzo precyzyjny cel i jest bardzo łatwo mierzalny. Przebiegłem w 21 minut, to nie osiągnąłem celu. Tak? Bardzo prosta sprawa. Od razu przechodzę do tego, że on jest bardzo mierzalny. Tak? Bo mierzymy czas. W momencie, gdy celem naszym jest sylwetka, to możemy na przykład powiedzieć, że chcemy schudnąć 20 kg, jeżeli mamy bardzo dużą nadwagę, przy czym najważniejsze dla nas jest, żeby zejść z talii i nie stracić tkanki mięśniowej. I to jest bardzo precyzyjny cel. Bardzo specyficzny, bo nie chcemy stracić tkanki mięśniowej. To już jest pewne ograniczenie, czyli nie chodzi nam tylko o wagę na liczbę na wadze. Chodzi nam też o to, żeby nie stracić tkanki mięśniowej, a jeżeli jesteśmy osobą początkującą, to też i nawet zaawansowaną, przy odpowiedniej podaży białka w trakcie redukcji, jesteśmy w stanie też zbudować mięśnie w zależności od tego, czy mamy odpowiedni stymulant w postaci treningu siłowego, który jest wtedy niezbędny, bo ważne jest też, żeby pamiętać, że trening siłowy jest bardzo ważny w kształtowaniu sylwetki. Oskar tutaj może powiedzieć, podejrzewam, że więcej, ponieważ on się tym bardziej specjalizuje. Ja dużo wiem, ale nie jest to moja specjalizacja sensu stricte. Ja bardziej zajmuję się atletyzmem i budową sprawności fizycznej. I kolejna z rzeczy, czyli mamy S i M ogarnięte. A, osiągalny cel, czyli ten cel musi być osiągalny. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nigdy się nie ruszaliśmy i chcemy przebiec maraton za miesiąc, to jest to mało osiągalne. Jak ktoś nam przystawi pistolet do głowy, to jesteśmy w stanie to zrobić. Nie każdy jest w stanie to zrobić, jeżeli przystawi mu się pistolet do głowy. Albo nawet mi na czworaka. Dokładnie, na czworaka to ogarnie. Ale zróbmy, żeby to miało sens, tak? Czyli ja pierwszy raz, jak się przygotowywałem do mojego pierwszego ultramaratonu, zacząłem od przygotowania do 5 kilometrów. Później zrobiłem cykl przygotowawczy na 10 kilometrów. Później zrobiłem do półmaratonu. Później zrobiłem do maratonu, a później zrobiłem podtrzymanie formy. To zajęło mi 16 tygodni, 16 miesięcy, przepraszam. Przy czym ja już byłem osobą sprawną, ale ja wiedziałem, że ja dawno nie biegałem. Wolę to zrobić długo, wybiegać odpowiednią ilość kilometrów, odpowiednią jakość i wiedziałem, że ten cel będzie osiągalny. Tylko muszę w odpowiednim czasie to zrobić. No właśnie. I teraz... Ja zrobiłem kiedyś coś, właśnie jednego podpunktu kiedyś zapomniałem tego osiągalnego, bo z półmaratonu po pięciu tygodniach rzuciłem się na maraton i później przez tydzień czasu był problem z chodzeniem, także po prostu nie ogarnąłem jednej literki w tym smaku. Ale to też z drugiej strony uczymy się, tak? No i ten element R, który mamy albo relevant, czyli ważny, albo realistic, czyli realistyczny. I to się wiąże właśnie z tym, czy jest osiągalny. Jesteśmy w stanie schudnąć 15 kg, i oczywiście, jeżeli mamy odpowiednią nadwagę w miesiąc. To jest osiągalne, tylko czy to jest realistyczne? Bardzo rzadko, prawda? Bo musi to mieć przełożenie na rzeczywistość. Średnio przyjmuje się, że, o ile popraw mnie Oskar, jeżeli się nie mylę, pół kilograma na tydzień, jak się schodzi z wagi, to jest taka dobra redukcja
Tutaj akurat Gabi Panasiewicz by się mogła odezwać, bo ona się zajmuje robieniem wagi u sportowców. To u niej szybciej idzie. No wiesz, to są pewne taktyki, które się stosuje w dzień przed zawodami, przed ważeniem Wiadomo. i tak dalej. Zależy też, kiedy masz ważenie. Więc wiem, jak to wyglądało u mnie, jak walczyłem o wagę. I on musi być realistyczny. I też tak jak wspominaliśmy w pierwszym podpunkcie, czyli why, musi być ważne why, też musi być ważny ten cel. Czyli on nie może być taki nice to have, taki fajnie mieć, nie? Fajnie wyglądać jak crossfitter, tylko z czym to się wiąże, nie? To się wiąże naprawdę ciężkim treningiem. Bo trening crossfitowy, dobry trening crossfitowy i robiony poprawnie, nie jest lekki. Naprawdę nie jest lekki. I on musi być określony w czasie. Czyli to ty jest bardzo ważne. Ja chcę przebiec 5 kilometrów poniżej 20 minut do końca tego roku. Czy mi się to uda? Nie wiem. Plan mam. Strategia jest. Treningi wykonuję zgodnie z planem. Zobaczymy. To wszystko może się zmienić. Mam cel SMART, ale nie zawsze to, że mamy cel SMART, oznacza, że nam się to uda, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. I tutaj przechodzimy właśnie do trzeciego punktu, który mamy z Właśnie Oskarem tutaj. przygotowany. Tak. Zaraz do tego przejdziemy. Chciałem tylko dodać tylko moje 5 groszy. Jasne. Jeśli jak ja w momencie, jak ja na przykład zaczynam z kimś rozmowę na temat na przykład współpracy online, to generalnie pierwszy etap, przez który przechodzimy, on jest bazowy i tak naprawdę najważniejszy, i tak naprawdę od niego zależy, jak dalsza część rozmowy się potoczy, to jest pytanie właśnie o cel. O cel poprzedzone też tym, na przykład, dlaczego chcesz to w ogóle osiągnąć, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne. I wtedy podpytuję konkrety, tu już muszą lecieć same konkrety typu, na czym chcesz popracować, czy bardziej to jest na przykład redukcja, czy zbudowanie masy mięśniowej, czy jakaś rekompozycja, jaka jest twoja sytuacja obecnie, co wcześniej robiłeś, jak to wyglądało, do czego dążysz, co chcesz osiągnąć i jakie są twoje priorytety pod kątem chociażby różnego rodzaju partii mięśniowych i tego typu rzeczy, nie? Także wszystkie takie konkrety wypytuję pod kątem tego, aby móc później po prostu ustalić kolejny dalej plan, czy w ogóle strategię pod to, o czym my będziemy rozmawiać, bo od tego będą zależeć po prostu dalsze tutaj kroki. Ja mam podobnie, jeżeli chodzi o współpracę indywidualną z moimi klientami. Zawsze wysyłam ankietę, zawsze pytam o doświadczenie, o możliwości czasowe, czyli to przejdziemy do tego w strategii, czyli w trzecim podpunkcie, omówimy sobie też w czwartym podpunkcie, który mamy, nie będziemy zdradzać, więc jeżeli jesteś, to siedź dalej na tym live i słuchaj. Tak, Ludzie. i to są bardzo ważne rzeczy, żeby wiedzieć, jakie twój klient ma obecne doświadczenie. W moich planach treningowych też jest to, że ja co każdy cykl, bo mam parę zespołów treningowych, ja sprawdzam maksy na danych ćwiczeniach. Na przykład to robię maks na 5 powtórzeń, bo nie interesuje mnie to, że 20 lat temu czy 10 lat temu na ławce wycisnąłeś 150, a teraz ledwo wyciskasz stówkę na 5, nie? Mało mnie to interesuje, co robiłeś x lat temu. Interesuje mnie to, co jest tu i teraz, tak? I na bazie tego działasz dalej. Czyli na bazie tego, co masz, budujesz. Nie staramy się 150 sprzed 10 lat wziąć pod uwagę w wyliczaniu 90% twojego maksa. Nie, tak nie będziemy działać, nie? Więc to jest zawsze element stały w moich planach. Że bazujemy na tym, co masz teraz, nie na tym, co miałeś kiedyś. To, co jest Yep. teraz, to jest ważne. I na podstawie tego jestem w stanie określić, czy jestem w stanie ci pomóc w danej jednostce czasu, jaką sobie określiłeś. Bo jeżeli na przykład masz plan, że za pół roku przebiegniesz półmaraton, a nie biegałeś nigdy, z mojej perspektywy jestem w stanie ci spokojnie pomóc. To jest prosta sprawa. Nauczymy cię poprawnie biegać. Nauczysz się techniki, nie będziesz sobie robił krzywdy, twoje łydki eksplodują przez pierwsze 2 miesiące. Nigdy nie będziesz miał tak napompowanych łydek jak po bieganiu metodą Pose, także gwarantuję odpowiedniej ilości skakania na skakance.
Niemniej jednak jestem w stanie cię przygotować. Jeżeli chcemy zrobić crash course, czyli szybkie przygotowanie od zera w 2 miesiące do półmaratonu, no to nie jest to osiągalne. Ja nie podejmuję się takich współprac, bo wiem, jak duże ryzyko może cię czekać, bez względu na to, czy jesteś osobą sprawną, czy nie. Bo znam osoby, które są mega sprawne, mega silne, a doznały zmęczeniowego złamania kości piszczelowej, bo zaczęły zbyt mocno biegać przy zbyt dużej wadze. I no, takie rzeczy się zdarzają. I to też trzeba brać pod uwagę. Jako trener tej osoby biorę odpowiedzialność za jej przygotowanie, bo moim zadaniem jest tak naprawdę to, żeby ona osiągnęła ten cel, nie? Tak, oczywiście. Tak, dokładnie. No i idąc dalej, myślę, że możemy przejść tutaj do kolejnego kroku, jakby jednego z istotniejszych, czyli tutaj porozmawiać na temat strategii oraz planu. No jak już wiemy, na czym nam zależy, dlaczego chcemy osiągnąć to, co chcemy osiągnąć, co jest takim naszym głębokim powodem, co nas boli, co chcemy zmienić. Tak. Zazwyczaj jest to coś, co nas kuje, coś, jakiś problem, który chcemy rozwiązać. Jak już to wiemy, mamy konkretnie określone, dlaczego chcemy to zrobić, co chcemy zrobić dokładnie, w jakim czasie, na czym nam zależy, no to kolejny etap, który potrzebujemy, to przede wszystkim dobra strategia oraz i plan działania. Bo ja to widzę z takiej perspektywy, że na przykład, okej, dobrze, że ktoś ma plan treningowy, dobrze, że ktoś ma plan żywieniowy, ale trzeba jeszcze się tak zorganizować, żeby przede wszystkim móc trzymać się tych założeń, co oczywiście wiąże się głównie z zmianą swoich zachowań, ze zmianą swojego stylu życia, zmianą swoich nawyków. To są ekstremalnie trudne rzeczy, bo to są bardzo trudne rzeczy, dlatego mając na uwadze tę strategię czy też plan działania, trzeba działać mocno zachowawczo i trzeba po prostu szukać takich aspektów, które jesteśmy w stanie po kolei zmienić tak, aby ten swój styl życia, oczywiście jak on jest bardzo mocno jakiś taki antysportowy, no to wiąże się to z jakimiś większymi cięciami, prawda? Ale trzeba ustalić sobie po prostu, jakie się ma priorytety. I te priorytety odnoszą się nie tylko do treningu, a odnoszą się też do stylu życia, do naszej regeneracji, do naszego snu, do naszego żywienia. I pod kątem tej strategii trzeba wiedzieć przede wszystkim to, na ile jesteśmy sobie w stanie pozwolić tutaj wprowadzać zmiany pod kątem na przykład treningowym, ile my w ogóle realnie jesteśmy w stanie czasu zagospodarować, bo spoko, możemy mieć ambitne cele i tak dalej, chcemy zrobić to i tamto, ale nasz styl życia, po prostu to ilość obowiązków będzie nas tak mocno przygniatać, że jak nie będziemy mieli takich praktycznych rozwiązań na teraz albo jakiegoś planu B, no to bardzo często wiąże się to z tym, że po prostu to nie będzie realizowane. Bo no i co z tego, że ktoś ma jakiś super plan, nawet napisany przez jakiegoś nie wiadomo jakiego sportowca, ale no nie będzie on realizowany, bo nie Często będzie to. dobry sportowiec nie musi być dobrym trenerem. To też oczywiście prawda, bo dobrzy sportowcy mają swoich trenerów, którzy się zajmują tylko i wyłącznie tym, Ale prawda? też znani sportowcy, duża część osób jest bardzo mocno utalentowana i u nich oprócz tego, że ktoś ogarnia im plan, to oni po prostu go wykonują i mają predyspozycję, bo najlepsi sportowcy to jest, powiedzmy, śmietanka genetyczna, przygotowania Brawo, prawda. pod pewne rzeczy. No, popatrzmy chociażby na Usaina Bolta. Gość, z reguły jak biegniesz 200 metrów, to suma twoich dwóch najlepszych setek jest większa niż twój czas na 200, bo druga setka jest lotna, więc już jesteś rozpędzony. U niego było inaczej. Dlaczego? Bo on tak szybko biegł, że siła odśrodkowa na zakręcie na biegu wyrzucała go i on tracił na tym swój czas. Pomimo tego zawsze wygrywał. Znaczy zawsze, prawie zawsze wygrywał, nie? Więc to też jest niesamowite. I on miał maksymalny kąt pochylenia w trakcie biegu, bo on miał chyba tam 19 stopni nachylenia i miał o 4 kroki większą kadencję niż jego przeciwnik. Co przy jego wzroście daje ci
kilkanaście centymetrów, a na 100 metrach kilkanaście centymetrów, to jest wygrana. Dokładnie. No, tak, to są takie friki, i po prostu no niektórzy na pewno mają łatwiej. Tak. Tak samo na przykład odnosząc się do kwestii samych stricte treningowych, do aspekt genetyczny też mam bardzo duży wpływ na to, na tempo budowania masy mięśniowej, tak. Ale w ogóle też osoby bardzo mocno się różnią między sobą, jeśli chodzi o samą naukę elementów technicznych. Mhm. Są po prostu osoby, które będą od razu łapać, są osoby też takie, które będą jakby mniej się zrażać do jakichś mniejszych porażek, które tak. będą chciały po prostu, na których będzie się to nie liczyło, one po prostu będą chciały działać i wyciągać wnioski szybciej pod tym kątem, prawda? Ale tak, i jeśli chodzi stricte o plan i strategię, to musimy sobie zdać sprawę na to, ile my realistycznie mamy czasu na ile jednostek treningowych. I wyznaczyć sobie taką ilość treningu, jaką my jesteśmy w stanie w ogóle realnie realizować. Tak samo i tego się trzymać i w momencie, jak powiedzmy pozwala nam czas na wykonanie większej ilości jednostek treningowych, to możemy sobie zawsze dorzucić, ale lepiej sobie dorzucić niż zarzucić się tymi treningami i po prostu zaniedbywać inne aspekty. Tak samo pod kątem żywieniowym, przede wszystkim ten plan żywieniowy, on musi się opierać na takich produktach, które my lubimy, z których zazwyczaj korzystamy na co dzień. Oczywiście, jeśli one są racjonalne, prawda? Ale na pewno. Dokładnie. Więc musi być to coś, co przede wszystkim my lubimy i będziemy w stanie przez dłuższy czas utrzymać. Dlatego ja na przykład jestem największym hejterem w internecie słowa dieta i w ogóle go nie używam. Styl żywienia. Ten słowo się w ogóle źle kojarzy, to jest od razu masz takie, wiesz, budowane coś, że okej, dieta na 3 miesiące czy tam na 12 tygodni, prawda? Właśnie, sorry, że ci wchodzę w słowo, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, ponieważ dieta ma zapadalność, ona się kończy, tak? Tak. Wchodzę na 3 miesiące na dietę i co dalej? No, co dalej, no? Co dalej? Zazwyczaj osoby wracają do swoich starych nawyków żywieniowych, dokładnie. Które tak. Jeśli wcześniej nie działały w sposób skuteczny i efektywny pod kątem tego, co chcieliśmy zrealizować, no to też nie zadziałają tym razem. Mhm. Dlatego też generalnie plan i strategia w trakcie procesu może się zmienić, natomiast generalnie na te tematy też będziemy rozmawiać troszkę później. To, co chciałem tutaj głównie przekazać, to, że te wszystkie strategie oraz też plan powinien być indywidualnie dobrany pod osobę i to, co ona chce osiągnąć, prawda? Więc można zasugerowanie się jakimś takim planem gotowcem albo jakimś takim jednym podejściem, który nie do końca nam pasuje, ale na przykład nasza koleżanka dobrze się na tym czuje, ona zrobiła formę, no to może być też nie do końca trafne tutaj pod naszym kątem. I również musimy po prostu być świadomi tego, co wiąże się z osiągnięciem naszego celu, prawda? Mhm. Więc jeśli ja chcę zbudować mięśnie, no to ja muszę wiedzieć, że ja muszę trenować, ja muszę wiedzieć, ile powinienem jeść kalorii, muszę śledzić te kalorie, muszę po prostu też w odpowiedni sposób się regenerować, muszę odpowiednią ilość dostarczać płynów w ciągu dnia, tak samo jak i sen i ogólnie regenerację, bądź też jakieś suplementy, jeśli mamy jakieś tutaj deficyty, prawda? Tak. Więc i oczywiście jedna z kwestii w ogóle mało seksownych i bardzo rzadko poruszanych gdziekolwiek na Instagramie są to wszystkie kwestie związane z organizacją siebie, aby właśnie móc w ogóle realizować ten plan i tą strategię. Bo kwestia organizacja, nie wiem dlaczego w ogóle to jest tak mocno zaniedbane i nikt o tym nie mówi pod kątem organizacyjnym, gdyż musimy jakby zaplanować sobie ten nasz trening. Fajnie by było wpisać sobie to już wcześniej w kalendarz, aby nasz mózg się w ogóle nastawił na to, kiedy my będziemy trenować, żeby tak samo trening, jak i inne czynności, na przykład jedzenie, im bardziej to jest zaplanowane, im lepiej sobie to ułożymy w ciągu tygodnia, bardziej to rozkminimy, to tym większa szansa, że to się po prostu stanie. Chociażby nawet taki głupi case, ale bardzo powszechny, jest taki, że okej, fajnie, że ktoś wie mniej więcej z jakich produktów korzystać, co jest zdrowe, co jest niezdrowe,
ale na przykład jak jest poniedziałek rano, a ta osoba nie ma produktu w lodówce i nie ma z czego ugotować sobie, powiedzmy, zdrowego posiłku. Także takie bardzo coś, na czym ja się mega fokusuję w pracy z podopiecznymi, to po prostu ustalanie planów i strategii w taki sposób, aby to było jak najbardziej przemyślane, aby to było w taki sposób zorganizowane, żeby przede wszystkim ktoś był w stanie realnie to realizować, ten plan Jasne. według swoich możliwości, ale też, żeby te wszystkie kwestie organizacyjne się zgadzały, żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu no, chcesz dbać, realizować plan żywieniowy, a nie zrobiłeś zakupów. Także Tak. to jest aspekt No, ekstremalnie istotny. ja sobie pozwolę dodać tutaj parę takich rzeczy fajnych, które też polecam. John Berardi, bardzo znany precision nutrition, doktor dietetyki. On w bardzo fajny sposób to opisuje, jak zmieniać swoje nawyki żywieniowe, aby osiągać cele. Bardzo, bardzo prosto. Zrobimy jedną zmianę w tygodniu. Jeżeli piłeś kawę z cukrem i mlekiem, to pijesz kawę ze słodzikiem i mlekiem. To jest jedna zmiana. Jeżeli jadłeś do tego słodką bułkę, to zamieniasz to na ciastko owsiane, a później zamieniasz to na owsiankę, a później eliminujesz mleko z kawy, tak? Robisz takie powolne zmiany, które zmieniają w gruncie rzeczy niewiele w ciągu dnia, ale tak jak James Clear w Atomowych Nawykach mówi, procenty dodawane każdego dnia się sumują. To jest tak jak właśnie w biegach. Każdy wybiegany kilometr, który jest celowy, ja nie lubię śmieciowej objętości ani śmieciowych kilometrów, bo to tylko pogarsza sprawę, pozwala nam osiągnąć cel, bo to przybliża nas do celu. Musimy się skupiać na tych właśnie małych krokach. To, co powiedziałeś, ustalenie priorytetów jest bardzo, bardzo ważne. Musimy się skupić na tym, co daje nam największe rezultaty. Czyli Nie właśnie czasem właśnie nie chodzi o to, żeby. turbo wymyślone ćwiczenia na jakichś hipermaszynach, tylko jak chcesz zbudować silne, duże kopyto, to robisz ciężkie siady w dowolnej formie. To może być z tyłu, z przodu, overheady, zerhery, możesz robić bułgary, jak ci się podoba. Jest jeden jakiś taki kolarz halowy, który robi bułgary 260 kilo, nie? Na plecach. Także Nie ma zrobiłbym. kopyto, ma kopyto po prostu jak moje dwa, ale też kolejna z rzeczy. Nie rezygnuj z nisko wiszących, ja sobie zapalę tutaj lampkę. Nie rezygnuj z nisko wiszących owoców, takich jak sen, który jest newralgiczny do regeneracji. I nie staraj się zwiększać swojej aktywności kosztem snu. To jest najgorszy błąd, jaki można popełnić. To jest bardzo ważne. I to, co też powiedział Oskar, jest świetne. Ile razy jestem w stanie w tygodniu trenować? Jeżeli jestem w stanie 2 razy w tygodniu trenować, to staram się ogarnąć aktywność poza treningiem, tak, żeby ona mnie przybliżyła do celu. Jeżeli pracuję z biura, nie wiem, w moim przypadku 2 razy w tygodniu, to staram się tam albo biegać, jeżeli mam prysznic w biurze, albo jeździć rowerem. Wszędzie chodzę z buta, Na siłkę z buta. wchodzę po schodach, nie? To są takie newralgiczne rzeczy. Ja jestem osobą, która w przerwie na lunch idzie na siłownię. Ja mam plan treningowy, który zajmuje ci 2 godziny w tygodniu, 4 razy po 30 minut. Dlaczego? Bo to są rzeczy, na których na pewno będziesz miał odpowiednie rezultaty, bo skupiam się na podstawach. Mnie nie interesuje to, że możesz robić ugięcia nóg czy GHD, GHR i tak dalej, i tak dalej. Mnie interesuje to, żebyś zrobił przysiady. Jak zrobisz dobre, ciężkie siady i znajdziesz swojego maksa na 5 w 7 seriach i zrobisz 3 serie back-off na minus 30% z tego maksa, to powiedz mi, że to nie jest dobry trening. No świetny trening. Zrobiłeś ciężkie siady, znalazłeś maksa, układ nerwowy został aktywowany, zrobiłeś 3 dodatkowe serie, dodając objętość treningową, wzmocniłeś core, wzmocniłeś nogi, nauczyłeś układ nerwowy pracy na zmęczeniu. Świetna sprawa, nie?
zajmie ci to 30 minut. No wcale tak dużo nie trzeba. Dokładnie. Dla 90% osób ćwiczących na siłowni takie trzy treningi w tygodniu, mądrze rozplanowane, to jest spokojnie, jesteśmy w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo. Olbrzymią ilość. Jeśli ktoś jest sobie w stanie pozwolić na więcej jednostek, jak najbardziej, nie ma problemu. Nawet mam osoby, które robią robotę na dwóch jednostkach treningowych w Dokładnie. tygodniu. Wiesz, to też jest kolejna z rzeczy, którą warto dodać, a mianowicie strategia. Czyli nie możemy zaczynać z wysokiego C, no bo musimy albo ucinać kalorie, jeżeli mówimy o celach sylwetkowych, to musimy ucinać kalorie, albo zwiększać aktywność. Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na zwiększenie aktywności, to musimy ucinać kalorie, a ucinanie kalorii wiąże się z tym, że mamy mniej energii na co dzień, a musimy funkcjonować, musimy być w moim przypadku mężem, ojcem, wychodzić z psem, robić zakupy, gotować, ogarniać wszystko. Jeszcze chciałbym przebiec 5 kilometrów poniżej 20 minut, znaleźć czas na trening, dojechać do pracy, wykonać swoją pracę, napisać plany treningowe klientom oprócz tego. Także to jest bardzo wiele komponentów, które wpisują się właśnie w tą strategię. I przejdziemy teraz chyba do kolejnego punktu, który jest mega ważny, ale też bardzo bym chciał, żebyście mi powiedzieli, wszyscy, którzy nas słuchacie teraz, czy macie strategię, czy macie plan treningowy, czy działacie na czuja. To jest fajne dowiedzieć się od Was, czy działacie zgodnie z planem, czy idziecie na siłownię i dzisiaj może se powyciskam. Nie? Poniedziałek to klata wejdzie jak znalazł, nie? Jak złoto. Wiadomo, że rozmawiamy teraz na naszym tematem naszego live'a po prostu jest, jak robić rzeczy efektownie. Dlatego też no, zakładamy Efektywnie. 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 Zakładamy po prostu, dlatego my z O. góry możemy po prostu zakładać, że Po, ktoś ma pozwól, plan. po, pozwól, że ci wtrącę. Magda właśnie skomentowała, że brak planu to planowanie porażki. To są święte słowa i to są słowa chyba nawet Louis'ego Simonsa, założyciela Westside Barbell. Metodologii, którą uwielbiam zresztą. Tak więc generalnie wiadomo, że zawsze dawka ruchu pewna, nawet robienie czegoś w sposób taki no, nielogiczny będzie lepsze niż robienie nic. Natomiast no, ja bynajmniej wychodzę z założenia, że jak już chcemy coś robić, coś jest dla nas istotne, to chcemy robić to w taki sposób, który da nam jak największą dźwignię, jak największe przełożenie. I na przykład korzystając jeszcze z pomocy innych osób z zewnątrz, jesteśmy w stanie zrobić coś w pół roku, zamiast samemu rozkminiać przez 1,5 roku, albo po prostu porobić chwilę, powiedzieć, że to nie dla mnie, to nie działa i rzucić to w kąt. Zgadzam się. Mój klient Artur przyznał mi w rozmowie i nawet to gdzieś wrzucałem w opiniach, że parę lat wymyślał plany treningowe z internetu, a 4 miesiące pracy ze mną stricte na planie dały mu lepsze rezultaty. Więc to jest kwestia przemyślenia, tak? I też wyrzucenia tej śmieciowej objętości często, bo pokutuje właśnie, bynajmniej w moim świecie, ta stara metodologia, nie masz efektów, trenuj więcej, nie? A ja wielokrotnie udowadniałem moim klientom, że no, trening mniej daje lepsze rezultaty, bo się po prostu regenerujemy z tego, tak? I to jest najważniejsze w tym wszystkim. I tutaj przejdźmy może do czwartego punktu naszych pięciu Tak. kroków, czyli działania, tak? Możemy, tak jak Oskar wspomniał, możemy mieć pięknie napisany plan, cudowną dietę. Wszystko możemy mieć pikuś. Tak ma być. I co się stanie, jak to mamy, ale tego nie zrobimy? Nic. Nasz cel nie zostanie osiągnięty. Pomimo tego, że mieliśmy plan, mieliśmy dietę rozpisaną idealnie, ale nawet jeżeli ktoś nam zrobi posiłki, to ja je muszę zjeść, nie? Ode mnie zależy. Ja muszę zjeść te posiłki, nie? I ja miałem też takiego klienta, który wymyślał, co się może zdarzyć, jak on będzie ćwiczył. Mi mówi, a jak mi córka wejdzie do pokoju? Mówię, to się pobawisz chwilę z córką i wrócisz do treningu. No ale to nie stracę stymulacji. Ja mówię, stary, jeżeli zależy ci na wykonaniu treningu, to go wykonasz, nie? Będziesz miał dłuższą przerwę.
albo zrobisz klaster, tak zwany klaster set, nie? To nie ma znaczenia. Finalnie i tak liczy się objętość treningowa, generalnie tonaż, tak? To nie szukajmy dziury w całym, nie szukajmy potencjalnych problemów, zróbmy to, co powinniśmy zrobić. Działanie jest newralgiczne do tego, żeby osiągnąć cel. Moja żona nie będzie biegać za mnie, żebym ja przebiegł 20, poniżej 20 minut 5 kilometrów, bo to nie ma sensu, nie? Moja córka te biega bardzo dużo w tej z powrotem, w tej z powrotem, w tej z powrotem, nie? Jak na 3-latkę przystało, ale jej bieganie mi w niczym nie pomaga, nie? Chyba że ja biegam za nią. No, no. To jest inna kwestia, nie? Więc... Właśnie coś, co chciałem dodać, to to, że aby nie traktować klientów, z którymi się pracuje, albo w ogóle nie traktować ludzi też swoją miarą. To znaczy, że dla każdego oczywiście będzie miało to inne znaczenie, natomiast inne będzie podejście sportowca, który po prostu na tym polega jego praca, on dostaje za to pieniądze. To I inaczej będzie to wyglądało też pod kątem moim, bo na przykład to sport dla mnie ma inne znaczenie i odgrywa dużo większą, ważniejszą rolę w moim życiu niż osoby, która na przykład jest w totalnie innym zawodzie i ona chce po prostu poczuć lepiej, zgubić parę kilo, tak. Pokazać się tam, wiesz, na to ma przykład. Poprawić, to ma poprawić jakość jej życia generalnie. Dokładnie, nie? Dokładnie. Więc to będzie jedna z rzeczy dla nich ważna, może nie stop. Będzie bardzo istotna, ale może nie będzie też ekstremalnie priorytetowa, prawda? Więc nie można takiej osoby wymagać, że ona zawsze na 100% wszystko zrobi. I to też tłumaczę moim klientom, że okej, zawsze dążymy po prostu do maksymalnej ilości efektów, ale zawsze powtarzam to, że i tak w efekcie końcowym wszystkie te dni, w których zrobisz coś na prawie że maksymalny swój poziom albo maksymalny poziom, wszystkie te dobre dni wyautują wszystkie te słabsze dni w skali miesiąca na przykład. Że nawet jak coś ci się posypie, to i tak suma tych dobrych dni przeważy i tak zrobisz efekt. Żeby po prostu nie mieć takiego, coś co mnie wkurza, właśnie takie podejście 100% albo nic, tak. Bo jest beznadziejne i wtedy cały czas zaczynamy od poniedziałku, a tak naprawdę i tak w naszym życiu zawsze będą jakieś sytuacje losowe. I zgadzam się w 100%. Nie da się czegoś zawsze zrobić na maksa, zawsze coś wyleci, trzeba mieć to na uwadze i zazwyczaj jak chcemy coś zrobić w 3 miesiące, to może to potrwać zazwyczaj troszkę dłużej, ale właśnie to jest to, że jak komuś coś nie idzie, to on często to zostawia, nie wraca do tego, kręci się w kółko i później zanim się znowu zabierze, to minie kolejne pół roku i coś, co bym mógł zrobić te 4 miesiące na przykład zamiast 3, to odwleka i robi i to trwa rok czasu. Nie? I tutaj jest doskonała książka, którą każdemu polecam i polecałem zresztą w moich postach, mianowicie książka Angeli Duckworth, Upór. Grit. Jest. W języku angielskim. Szalenie polecam. Świetna książka mówiąca właśnie o tym, w jaki sposób budować swoje działanie, tak? Czyli też musimy sobie wziąć pod uwagę to, że jeżeli nie robisz teraz nic, a zaczniesz robić coś 2 razy w tygodniu, to jest to zdecydowanie więcej, niż jakbyś nie robił nic. To jest dalej krok w dobrym kierunku. Mniejszy, bo mniejszy, ale krok w dobrym kierunku. I właśnie o tym też wspominałem, to mówił John Berardi, wprowadzamy małe zmiany, nie? Nie zaczynamy, jeżeli liczymy kroki, nie? To nie i mamy na przykład średnio 5 tysięcy, to nie rzucamy się na 10, robimy 6. To jest 20% więcej niż robiliśmy normalnie. To jest progresja. Yep. Tak jak w każdym treningu, jak w treningu siłowym. Mamy różne rodzaje progresji. Finalnie i tak jest liniowo, tak? Budujemy stale do góry, tak? Ale możemy dokładać ciężar co tydzień, możemy dokładać ciężar co miesiąc, tak zwana skokowa. Możemy robić to falowo, jak Jim Wendler w 5-3-1. Możemy ciągle maksować, jak Westside Barbell. Możemy budować sobie różne fale i inne takie historie, ale ciągle progresować, tak? Dokładamy
Możemy dodać jedno powtórzenie w skali. To o tym mówił Chris Duffin, że jeżeli chcesz robić przysiady 2 razy w tygodniu, a robiłeś raz, to rozbij tą objętość, którą robiłeś raz, na dwa i po miesiącu lub dwóch dołóż jedną serię roboczą. I na tej zasadzie to polega, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby spokojnie działać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Bo mamy właśnie tendencję do tego, że staramy się obrócić z dnia na dzień o 180 stopni nasze podejście, a tak się nie da. I to co Oskar, ty wspominasz ciągle. Powolne zmiany, spokojne zmiany, działajmy zgodnie z naszymi możliwościami. Wiadomo, że wiele rzeczy może nie wyjść. I tutaj zapomniałem o tym też wspomnieć w strategii, żebyśmy mieli alternatywny plan. Co gdy na przykład posypie mi się w pracy, nie będę w stanie wyjść na trening. Wtedy staraj się wstawać od biurka co 20 minut, zrobić rundkę dookoła biura czy dookoła piętra i zrób 5 przysiadów. A jest alternatywa do ruchu, tak? Nie musi. Ktoś, kto, jak właśnie to jest to, no jak komuś zależy, To to zawsze znajdzie sposób. ktoś znajdzie sposób, nie? A jak Dokładnie komuś nie tak. zależy, no to ktoś zawsze znajdzie, Zawsze a więc to tam, wymóweczka, nie? to i tamto, nie? Tak. I tak jak też wspominałem, zawsze ten najniżej wiszący owoc, tak? Jeżeli nie jestem w stanie pójść na trening, pobiegać, cokolwiek zrobić, to muszę się wyspać, muszę dostarczyć odpowiednie kalorie, nie? Żeby dobrze funkcjonować i się zregenerować na kolejny trening. Na kolejnym treningu dam może 110%, jak mi się uda, nie? Tak, no trzeba wiedzieć, co też będzie miało największe Tak. przełożenie w stosunku do tego, co chcemy osiągnąć. Jak Dokładnie tak. komuś zależy na coś, do czego bardzo mocno uderzam na Instagramie ostatnimi czasy, że, no bo wiadomo, większość osób, myślę, że 75% osób, które szukają pomocy u trenerów albo chcą coś ze sobą zrobić, takie dobre 70% osób chce schudnąć. I bardzo często głównym tematem jest po prostu trening, jakie metody, jakie sposoby i tak dalej. Natomiast trening trzeba wiedzieć, że okej, będzie tylko narzędziem dźwignią i warto się ruszać, warto, żeby ten trening był, bo inaczej będzie wyglądała redukcja, gdy będziemy trenować siłowo, w momencie, gdy nie będziemy trenować siłowo. Ale największym dźwignią tutaj, największym przełożeniem, na co powinien iść fokus, to przede wszystkim, żeby ogarnąć strategię Żywienie. pod żywieniowym, żeby ogarnąć kalorie i nie to, czy awokado jest lepsze, Niż oliwa z oliwek. oliwa z oliwek, ile mam mieć posiłków, czy te słodziki są ok, czy nie, tylko trzeba wiedzieć, że największe przełożenie będzie miał bilans kaloryczny, to ile spożywamy kalorii i to nie w ciągu jednego dnia, tylko w ciągu tygodnia Tak. i to się namnaża, namnaża, namnaża. I jak ktoś na przykład chce schudnąć i mocno się fokusuje na siłowni, a na przykład element z żywieniem jest zaniedbany, no to on tak może robić bardzo długo, fajnie, że ćwiczy, ale będzie zdemotywowany, bo kalorie są nieogarnięte. I na pewno, tak jak robiłem wcześniej ankiety na Instagramie, jakie są twoje największe wyzwania, to wśród osób, które obserwują mój profil, dobre 80%, 85% osób kliknęło, że właśnie mają problem z żywieniem, z liczeniem kalorii. No bo nie oszukujmy się, jemy wielokrotnie w ciągu dnia. Jeśli nie zaplanujemy sobie tych posiłków, nie będzie to w jakiś sposób policzalne, nie będziemy mieli na to w ogóle planu, koncepcji, to w ciągu dnia dzieje się tyle rzeczy wokół nas, że bardzo łatwo wyłamać się z jakiegoś schematu, jeśli nie będziemy przygotowani na jakieś ewentualności, jeśli nie gotujemy sobie podwójnego obiadu, jeśli nie spakujemy i nie weźmiemy jedzenia na przykład ze sobą Tak. do pracy, prawda? Więc no. Zgadzam się z tobą, bo to są właśnie takie rzeczy. To wszystko się tak naprawdę, te wszystkie 5 kroków, o których mówimy, a został nam jeszcze jeden tak naprawdę, i do którego tak troszeczkę już zaglądamy. Tak. Tak naprawdę to on się wplata, ale nie nazywamy go konkretnie, a teraz możemy go nazwać. Generalnie ostatnim krokiem to jest feedback, analiza rezultatów i efektów. A mianowicie sprawdzamy, czy to, co robimy, działa. I to, co powiedział Oskar, ja tak mówię, to, co
powiedział Oskar, bo mówię do tych, którzy nas słuchają, nie? Ale Tak. to, co mówiłeś, generalnie jest mega ważne w kwestii takiej, że twój organizm nie liczy kalorii, nie resetuje mu się licznik kalorii, nawet nie, no tak naprawdę to nawet nie jesteśmy w stanie w 100% w warunkach domowych oszacować, ile kalorii spalamy. Chyba, że bylibyśmy w komorze termobarycznej, byśmy tam wyliczali nam, ile CO2 wydychamy versus ile przyjmujemy kalorii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest do zrobienia. O tym mówił Peter Attia, ale to tam mniejsza o to. Nie jesteśmy w stanie tego oszacować, ale efekty możemy widzieć, tak? Bo jeżeli ważymy się codziennie i wyciągamy wagę średnią z wagi z jednego tygodnia i porównujemy ją do średniej wagi z poprzedniego tygodnia i ta waga się zmienia w zależności od tego, jaki mamy cel, czy zyskujemy na wadze, czy chcemy zbudować masę mięśniową, czy chcemy schudnąć. Jeżeli ta waga się zmienia, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku, tak? To jest mierzalny efekt. To samo w moim przypadku. Jeżeli biegam i okazuje się, że każde 400 metrów interwałów z tygodnia na tydzień biegnę o sekundę szybciej, to jest to mierzalny efekt. Ja widzę efekty mojego treningu. Staje się coraz szybszy, co może się potencjalnie, ale nie musi, przełożyć na efekt, który na rezultat, którego oczekuję do końca roku. I na rezultaty ma bardzo wiele rzeczy wpływ. Także nie możemy też patrzeć na to, że jednego dnia, jak nam coś się nie wyjdzie, czy będzie jakiś nadmiarowy odchył, to będzie coś nie tak. Bo musimy też przeanalizować to wszystko, co się zdarzyło przedtem. Czyli na przykład źle spałem, bo dziecko chorowało, bo miałem stresujący okres pracy, bo działo się wiele różnych dziwnych rzeczy w moim życiu prywatnym i zawodowym. I to mogło spowodować bardzo wiele czynników. Raz, że stres to stres, organizm sobie w różny sposób radzi. Raz zbiera wodę, raz nie zbiera wodę, raz cię przeczyści, raz się zżygasz. Przepraszam. Jeżeli komuś tak ze stresu, bo takie rzeczy się zdarzają. I to jest normalne, tak? I to trzeba też przeanalizować, to trzeba wziąć pod uwagę analizy rezultatów. Ja jako analityk finansowy wam mówię o tym, nie? Bo ja się na liczbach trochę znam. Niemniej jednak też analiza rezultatów w treningu też może być troszeczkę inna, bo możemy patrzeć na to, na przykład na objętość treningu. Treningową, jak możemy progresować, nie? Czyli możemy progresować dodając obciążenie, o czym wspominaliśmy, dodając ilość powtórzeń w serii, dodając serię albo, bardzo nietypowe, wykonując tą samą pracę w krótszym okresie czasu. To Tak. też jest progres. Na tym się tak naprawdę CrossFit opiera, tak? Musisz wykonać jakąś założoną pracę szybciej albo więcej tej pracy w jednostce czasu. Na tym opiera się CrossFit. I generalna definicja jest sprawności. Ja jestem bardziej fanem atletyzmu i definicji atletyzmu, a mianowicie to jest taka fajna definicja, a mianowicie swobodnego i płynnego wykonywania zadań założonych bądź niezałożonych poprzez łączenie prymitywnych wzorców ruchowych, pierwotnych wzorców ruchowych, tak? Czyli jeżeli moim zadaniem jest złapanie piłki, to muszę zrobić pierwotne wzorce ruchowe, które mają połączyć różne ruchy w bardzo płynny i bezmyślny tak naprawdę schemat. Tym jest atletyzm, a sprawność fizyczna to jest generalnie umiejętność wykonania większej ilości pracy w danej jednostce czasu. Natomiast efekty, o których ty wspominasz, są widoczne albo w lustrze, a często jest też tak, że na wadze się nie zmienia, nie zmienia się w obwodach, ale patrzysz w lustro i myślisz, cholera, lepiej wyglądam. No, Nie? dlatego tak istotne jest po prostu śledzenie jak największej liczby czynników, na które mamy wpływ i analiza tego. Jeśli chodzi o tu działanie stricte z osobami, które chcą efektów na przykład sylwetkowych, u mnie wygląda to w taki sposób, że każdy wykonuje pomiary masy ciała z rana codziennie i wtedy po 7 tygodniach sam Excel wyciąga średnią. A dlaczego my to robimy? Nie dlatego, żeby być kimś zafiksowanym na punkcie wagi, tylko żeby po prostu wiedzieć, czy te strategie, czy to podejście, które obecnie realizujemy, czy to ma oczywiście przełożenie na wynik, który chcemy uzyskać. I
Dlatego też nie tylko rozkminiam to pod jednym kątem tej wagi, ale też wykonuję pomiary centymetrem krawieckim, tak samo jak i zdjęcia sylwetki, aby móc podejść pod różnymi kątami. Że na przykład jeśli chwilowo na przykład masa ciała się zatrzymała, a w centymetrach masz coraz mniej, to idziesz do przodu. Dokładnie Tak? tak. I często osoby widzą, pisze do mnie taka jedna Asia, do mnie pisała, że no, słuchaj, 4 dni waga stoi w miejscu, wszystko robię dobrze i nagle wiesz, a po 2 dniach pół kilo w dół, prawda? I to tak działa fizjologia i to nie jest nigdy tak, że ta waga idzie cały czas w dół. Natomiast i właśnie ważne jest to, żeby rozkminiać to pod różnymi Tak. kątami. Tak jak przeprowadzam wywiady z osobami, które się do mnie zgłaszają, to ta analiza, ten feedback jest, albo go w ogóle nie ma, albo on jest mały w takim, że no, co jakiś czas tam się zważy i coś zobaczy. Ale w przeciągu na przykład 2 tygodni to mogą się dużo, dużo rzeczy może się wydarzyć. I po prostu mając to, robiąc to w taki sposób, że to jest taka kontrola stała, cały czas podglądanie tego, my właśnie mamy tą przewagę, że jesteśmy w stanie reagować od razu, a nie dopiero za 3 tygodnie, jeśli się szczaimy, że zamiast chudnąć jesteśmy plus 2 kilo do przodu. Dlatego przede wszystkim, jak już się ma jakiś cel, ma się plan, który się realizuje, to oczywiście trzeba sprawdzać, czy to działa, czy my robimy taki progres, jaki byśmy chcieli, czy nam coraz jest łatwiej o dbanie o to ożywienie i czy oczywiście wszystkie te aspekty pod kątem sylwetkowym, czy idą w takim kierunku, w jakim my byśmy chcieli. A jeśli coś nie idzie, bo jeśli coś idzie, to jest fajnie. To generalnie, jak coś idzie do przodu, proces, to nikogo jakby tabelka nie interesuje, prawda? Tam co gdzieś tam sobie jest, nawet jeśli masa ciała gdzieś się zatrzymuje, albo jest nawet wyższa, a na przykład forma jest lepsza, to ludzie tam machają ręką na tą wagę, to ich tam mało interesuje, bo zazwyczaj te kobiety mają troszkę tam większą schizę na punkcie masy ciała. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że trzeba, jeśli coś właśnie nie idzie w tym kierunku, w jakim byśmy chcieli, no to my wtedy mamy masę ciała, mamy ilość kalorii, jaką ta osoba spożywa, mamy pod kątem, bierzemy pod uwagę to, ile ta osoba ma aktywności w skali tygodnia, jak to się zmieniło na skali właśnie tygodni, jak te centymetry wyglądają, jak te zdjęcia wyglądają, to wszystko po prostu bierzemy pod uwagę i wtedy z takiej pozycji można dopiero wyciągać jakieś wnioski i doszukiwać się tego, co ewentualnie mogło pójść nie tak i co można poprawić, zmienić. Jeśli coś nie idzie nie tak, właśnie, żeby pchnąć to w tym kierunku, jaki byśmy chcieli efekt uzyskać. Dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Zbieranie danych jest mega ważne, a w obecnych czasach wszyscy zbierają dane na temat wszystkiego. Ja siedzę w teamie, który zajmuje się sztuczną inteligencją. Ty nawet sobie nie, większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że Kindle analizuje to, ile czytasz daną stronę i na którym punkcie skupiasz się najdłużej. I on tworzy sobie obraz tego, co cię najprawdopodobniej interesuje. Te wszystkie dane są zbierane, one są analizowane. To nie jest tak, że ja mówię serio. I to i tak jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Ale generalnie im więcej masz danych, na przykład jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i zbliżanie się do celów sportowych, to jest bardzo proste. Na przykład jeżeli twoim celem jest ultramaraton i możesz biegać 2 razy w tygodniu, ja się tak przygotowywałem do maratonu Chojnik, to zastanów się, gdzie możesz dodać dodatkową aktywność, nie? I mierz ją. Jeżeli masz możliwość jeździć do pracy rowerem, to jest dodatkowa aktywność. Nawet te pół godziny w jedną stronę, czy 20 minut w jedną stronę, to jest dodatkowe 40 minut dziennie takiego luźnego cardio w drugiej strefie, nie? Pierwsza, druga strefa. To daje olbrzymie możliwości budowy mitochondriów, wzmacniania twojej wydolności takiej nisko. Na niskiej intensywności, która później się przełoży na pracę na wysokiej intensywności, bo będziesz się szybciej regenerował między seriami. Ja dochodziłem do etapu, gdzie robiłem 6 biegów tempowych na bieżni elektrycznej, bo akurat biegaliśmy wtedy w zimie, po 12 minut i kończyłem, ponieważ ja biegam negatywnym splitem. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to znaczy, to chodzi o to, że ja pierwszą połowę biegu biegnę wolniej niż drugą. Generalnie.
Więc ja zaczynałem tempem, ja kończyłem tempem 14 do 14,5 km na godzinę. Interwały po godzinie biegania już na bieżni, nie? I odpoczywałem 2 minuty między każdym interwałem i tętno mi wtedy schodziło ze 150, 170 do 100. A tylko i wyłącznie dlatego, bo jeździłem codziennie do pracy rowerem. Przykład. No, I dokładnie. to są takie dane, które warto zbierać. Większość z nas, wszyscy mają albo zegarki sportowe, albo iWatche, albo opaski sportowe, które mierzą ci kroki. Wszyscy się z tego śmieją, ale te kroki to jest potężne narzędzie do budowania sprawności fizycznej, zdrowego organizmu i tak jak ty się zajmujesz właśnie sylwetkowo, schodzenia z tkanki tłuszczowej. To jest mega proste narzędzie, żeby dodawać dodatkową aktywność w ciągu dnia. Zjesz posiłek, pokręć się po mieszkaniu. Większość osób teraz pracuje z domu, nie? Pokręć się 10 minut po mieszkaniu. Lepiej będziesz trawił, obniżysz poziom cukru we krwi, zrobisz dodatkowe kroki. I to jest nawet John Jewett, on jest chyba sponsorowany przez Animala. On swoim klientom mówi, nie musisz robić cardio. Ja ci rozpiszę, ile masz chodzić w ciągu dnia. I on tak robi z klientami formę. On sam tak robi formę na Mister Olympia. To pokazuje. No znajdu tak, znajdowanie sobie takich po prostu elementów, na które jesteśmy w stanie wpłynąć, no bo to chodzenie, no to po prostu, wiesz, styl życia się zmienił, że chodzenie jest nam coraz mniej potrzebne, bo je robimy, załatwiamy wszystko zdalnie, albo produkty do nas przyjeżdżają. No i generalnie, tak jak ja zacząłem od dłuższego czasu już pracować zdalnie, no to tak sobie siedzę i mówię, że jak są dni, że mam bardzo dużo pracy, i nie wychodzę za bardzo z domu, to mam, wiesz, tysiące kroków. I tak sobie myślę, no, coś tu nie Mam gra, rozwiązanie. Adoptuj trzeba coś. psa. O. Adoptuj psa. Kinga będzie zachwycona. No. Weźcie najbrzydszego ze schroniska. Gwarantuję ci miłość do końca życia. Będziecie zachwyceni. Naprawdę. To Naprawdę. jest taki fajny czynnik, na który, wiesz, ty już jakby wtedy no, nic nie zrobisz, musisz wyjść, prawda? No, Dokładnie ale tak. to. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to szukanie sobie sposobów. Na przykład kto ma możliwość, idzie po prostu na siłownię, żeby tam nie chodzić, na przykład już na tej bieżni dodatkowo, tylko załatwianie jakichś takich różnych mniejszych spraw za pomocą po prostu zwykłego poruszenia się i to jest to potężna dźwignia, którą spokojnie można sobie 10 tysięcy kroków wygospodarować w skali dnia i później w skali tygodnia, jak naprawdę te wszystkie kroki, jak dodasz z tygodnia na tydzień, bo z miesiąca na miesiąc, to potrafią zrobić większą dźwignię. I nawet osoby, które chodzą rzadziej na siłownię, potrafią być dużo bardziej aktywne, które rzadziej chodzą na siłownię, no dużo bardziej aktywne fizycznie od osób, które chodzą 5 razy w tygodniu, a ktoś chodzi 2 czy 3 razy w tygodniu. Bo na przykład w związku z tym wszystkimi czynnościami, które wykonuje poza siłownią, i wtedy jedna grażynka, która chodzi na fitness 5 razy w tygodniu, może być zdziwiona, że jej koleżanka z pracy, na przykład tutaj cukiereczka se zje, tu coś se zje, 2 razy coś tam poćwiczy w domu, ale na ogół jest poza pracą, jest mocno aktywna, Stoisz w bierze udział biurze, w śmierci i tak bo dalej. teraz wszyscy mamy stojące biurka, więc stoisz w biurze, też jest to aktywność fizyczna, masz napięte mięśnie korpusu, żeby trzymać pozycję, to też jest dodatkowa aktywność. Ja na tym opieram generalnie mój właśnie plan quick fit, tak? Czyli pracujemy 4 razy w tygodniu po 30 minut na siłowni, wchodzisz na siłownię w aplikacji, masz napisane, co masz przygotować do treningu, puszczasz stoper, jedziesz z koksem, nie? 30 minut odkładasz sprzęt na miejsce i wychodzisz z siłowni i to jest koniec. W dni nietreningowe masz wskazówki w stylu po posiłku pójdź na spacer, nie? Pokręć się po domu przez 5 do 10 minut. Porozciągaj się wieczorem przed snem. To lepiej będziesz spał, tak? To są takie proste rzeczy, które bardzo łatwo można wprowadzić, nie? I to jest ten feedback. I tutaj będziemy powoli kończyć, bo już ponad godzinę rozmawiamy. Ja chciałbym dodać też taki punkt, powiedzmy sobie, to jest taki dodatkowy punkt, o którym my rozmawialiśmy. Motywacja versus dyscyplina. Bo O.
Tak, bo wiele Książkę osób Rolexa. to, i to napisanych jest mnóstwo, nie? Bo wiele osób właśnie mówi, a bo ja nie mam motywacji, żeby się ruszać, bo mi się tego nie za bardzo chce, bo to takie będę się męczył, pocił. Ja powiem tyle, że motywację wtedy będziesz miał w momencie, kiedy życie codzienne będzie na tyle mordęgą i na tyle źle się będziesz czuł ze sobą, że nie możesz zrobić pewnych podstawowych rzeczy, że w końcu złapiesz tą motywację i zaczniesz chodzić, zaczniesz się ruszać, zaczniesz ćwiczyć, zaczniesz spacerować, zaczniesz robić wszystko, co możesz, żeby pozbyć się tego wstrętnego uczucia niemożności, nieumiejętności, złego samopoczucia z samym sobą, co później pozwoli ci na. Przyjdzie po prostu w efekt kuli śnieżnej, bo będziesz widzieć efekty. To po 3-4 tygodniach łapiemy już powoli nawyk, więc zacznie się robić dyscyplina. I tak naprawdę, przez to, że czujesz się źle ze sobą i musisz się doprowadzić naprawdę do złego stanu, żeby to, do tego doszło, dojdzie do tego, że będziesz zmuszony przez swoje samopoczucie do tego, żeby się zmotywować do ruchu. I wtedy dopiero wejdzie dyscyplina. I tak jak mówił Jocko Willing, motywacja jest zjadana przez dyscyplinę na śniadanie. Jak ja nie byłbym zdyscyplinowany, to ja bym nigdy w życiu nie przebiegł maratonu. Ty tak samo. Przecież tego się nie da zrobić z marszu. No dobra, mam kumpla, ojciec chrzestny mojego związku. Jest co weekend biegał maraton. Nie? Z marszu. Ale on jest wyjątkiem. I są tacy ludzie. Ale nie wszyscy. To jest tak, jak wspominaliśmy. To są friki genetyczne, które mogą takie rzeczy robić, ale później tak te konsekwencje ich doganiają. Nie? Więc jeżeli nie masz motywacji, to dyscypliny też mieć nie będziesz. Motywacja zawsze rozpoczyna kulę śnieżną z dyscypliną. Motywacja, zaraz podjęcie to słowo, którego jestem największym hejterem. Motywacja to jest coś ulotnego, prawda? Bardzo. Coś tak ulotnego, że w ogóle bazowanie na tym. Fajnie, że no, motywacja się pojawia, jak chcemy jakąś zmianę wprowadzić, ale ona raz jest, raz jej nie ma, ale i tak coś, czego no, nie da się generalnie kupić. No to nie kupisz sobie efektów, nie kupisz sobie tej ciężkiej pracy, nie kupisz sobie tej satysfakcji, nie kupisz sobie tego zadowolenia z siebie, z tego ruchu, który musiałeś zrobić, z kroków, które musiałeś poczynić, aby móc zmienić swoje zachowania, zmienić swoje postępowanie, zmienić swoją dyscyplinę, zmienić siebie, swój charakter, aby móc sobie zapracować na X. I w momencie, jak my już to mamy, mamy takie podstawy, mamy taki zalążek, to od tego możemy cały czas iść dalej. I to może nas cały czas napędzać, że jak my już zrobimy jakąś rzecz, to przede wszystkim uczymy się tego, w jaki sposób my to zrobiliśmy. Mamy już pewne cechy charakteru, cechy takie, które będą nam potrzebne, aby w ogóle móc coś realizować, bo tak naprawdę to wszystko i tak w efekcie końcowym będzie się opierało na psychologii, na naszym podejściu, na tym, kim my tak naprawdę w ogóle jesteśmy, aby móc, wiesz, coś realizować. I tak jak na przykład u ciebie prowadzisz ten program właśnie Quick Fix, nie, jak to było? Quick Fit, Quick fit. właśnie, Quick Fit, no. To ja, na przykład bazując na moim doświadczeniu, jak stworzyłem takie wyzwanie specjalne dla kobiet i pomyślałem sobie się w taki sposób, okej, jak ja mam zrobić ten program w taki sposób, aby ktoś miał jak największe rezultaty z jak najmniejszą moją pomocą, bo tak jakby mówię to pod takim kątem, że nie współpracuję z tymi osobami jeden na jeden, ale ja tam po prostu jestem, daję po prostu wskazówki, też jeśli ktoś pyta, to też codziennie, ale przede wszystkim trzeba takie osoby, wyposażyłem te dziewczyny w taki plan działania, który mają na siłownię, w razie czego mają ćwiczenia alternatywne, także jak nie mogą czegoś wykonać, to mogą sobie to zamienić, jeśli chodzi o żywienie, to mają swoje żywienie w aplikacji żywieniowej, tam mają wszystko ustawione pod siebie, mają zamienniki, wiedzą, co zrobić, jeśli na przykład, nie wiem, chcą iść do restauracji, tego typu rzeczy, wiedzą, jak mierzyć swoje efekty, wiedzą, gdzie mają zapisywać swoją masę ciała, pomiary, zdjęcia, jak to analizować, jak to ma wyglądać, co zrobić w takiej i takiej sytuacji, co jak mam, trzymam wodę, Świetna sprawa. co jak chcę iść na grilla, jak mam to zrobić.
tak żeby po Dziewczyny, prostu. walczcie śmiało. Tak. I jest jeszcze dodatkowo grupa wsparcia, gdzie po prostu można się poradzić, można wysłać filmik, można się coś podpytać i takie po prostu rzeczy są załatwiane też na bieżąco, żeby nie tylko być z tym samemu, bo wiadomo, taka osoba przeciętna, która idzie na siłownię, no ona nie będzie się znała na wszystkim, prawda? Tu trochę coś doczyta, tam coś doczyta, tu coś usłyszy innego, tu coś usłyszy od innej osoby, coś przeciwnego na Dokładnie. przykład. I ta możliwość konsultacji, skonsultowania tego z kimś, kto po prostu no, ma w tym doświadczenie, jest bezcenna. I po prostu na takiej zasadzie dać komuś jak najlepsze narzędzia, jak najbardziej skuteczne. I oczywiście, jak ktoś dorzuci do tego działanie, no to tak naprawdę nie ma możliwości na to, żeby coś się udało. Podsumuję to jednym zdaniem. Zaufaj planowi i działaj. Po prostu. Nawet najgorszy plan będzie lepszy niż żaden plan, tak? To jest właśnie to. Słuchajcie, przeszliśmy przez 5 kroków z Oskarem tutaj. Mówię do wszystkich słuchających. Przeszliśmy przez 5 kroków, które są niezbędne do tego, żeby osiągnąć wymarzony rezultat. Powtórzmy. Sylwetka bądź w sporcie, tak. Musisz mieć powód. Dlaczego coś robisz? Po co ci to? Co ma ci to dać? Tak. Jakby, co ty masz z tego uzyskać? To robisz dla kogoś, to robisz dla Tak. siebie. Jaką to ma dla ciebie istotę, prawda? Twoje why musi być bardzo silne. Musi być bardzo silne. Drugi punkt to jest cel. I ten cel musi być smart, czyli musi być precyzyjny, czyli specific, mierzalny, measurable, osiągalny, achievable, realistic or relevant, czyli ważny albo realistyczny i te określone w czasie, czyli time bound. Konkretnie, po prostu konkretnie. Chcę Tak. schudnąć, to jest cel. Chcę schudnąć tyle i tyle w takim czasie. Chcę uzyskać takie rezultaty, mieć o tyle węższą talię, potrafić Tak. zrobić Muscle taki upa, nie? na przykład Na przykład. jakieś konkretne tutaj rozwiązania. No. Tak. I trzecia rzecz, strategia, plan, prawda? Można mieć cel, natomiast warto mieć strategię, warto na to mieć plan działania, aby po prostu móc coś robić w sposób taki, żeby nam dał jak najlepsze efekty, jak najlepsze przełożenie, abyśmy my finalnie, bo jak ktoś do ciebie zgłasza tak samo jak i do mnie, chce uzyskać efekt znacznie szybciej niż jakby to robił samemu, prawda? Dokładnie tak. Potrzebuje naszej pomocy w tym, żeby osiągnąć swój cel, ponieważ on tak naprawdę płaci za naszą wiedzę, której nie musi samodzielnie zdobywać. A to są lata doświadczeń, pracy z ludźmi, kursów, czytania książek, edukowania się na podstawie własnych doświadczeń również. I tu jest czwarty punkt, czyli działanie. Idealny plan nic nie da. Super cel nic nie da i twoje mocne why nic nie da, jeżeli nic nie będziesz robić. Dlatego działanie jest No to newralgiczne w tym wszystkim. Dokładnie tak. nie do podpisania. I ostatnie, czyli piąte, analiza rezultatów. Co zadziałało, a co nie? Co zmienić, żeby zadziałało? Najprościej jak można. Motywacja jest zjadana przez dyscyplinę na śniadanie i od tego trzeba zacząć, żeby się zmotywować, musisz ruszyć kulę śnieżną, a później dyscyplina to wszystko pociągnie dalej. Słuchajcie, mamy z Oskarem, to do wszystkich słuchających, mamy z Oskarem e-booki dla Was. Jeżeli skomentujecie pod tym live'em cel, to obaj wyślemy Wam linki w wiadomości prywatnej do e-booków, które Może dostaniecie. powiedz, jak się nazywa twój e-book, powiem, jak się nazywa mój e-book. Pewnie, mój e-book to jest 5 kroków do wymarzonego celu sylwetkowego. I w nim omawiam wszystkie 5 kroków, które wspomnieliśmy tutaj. Bodaj chyba jeden się różni. I w nim macie wszystko opisane jak na tacy, co, jak i dlaczego. I to jest mój e-book. Mój e-book jest trochę inny i to bardzo dobrze. Mój e-book nazywa się Dlaczego nie chudniesz, jak to zmienić? Bo
I tam bardzo mocno wchodzę w kwestię tego właśnie, żeby skupić się przede wszystkim na tym żywieniu, bo ono będzie największą dźwignią. I tam między innymi w bardzo precyzyjny sposób pomagam osobom wyliczyć ich zapotrzebowanie kaloryczne stricte pod nich oraz pokazuję im, jakie mają możliwe narzędzia do użycia, aby po prostu móc śledzić te kalorie, co jest oczywiście istotne, bo Świetny jak się chce za coś e-book, przeglądałem już. Jak się chcemy za coś zabrać, to chcemy to robić konkretnie, prawda? Dlatego jak ktoś się zastanawia, dlaczego nie chudnie i jak to zmienić, to niech napisze lepiej cel tutaj podczas tego live'a i również otrzyma ode mnie takiego e-booka. Także po przesłuchaniu tego live'a, jak skomentujecie cel, otrzymacie dwa darmowe e-booki od nas. Także dziękujemy wszystkim za uwagę i Dzięki bardzo. miłego wieczoru. Trzymajcie się, piona. Tak jest, do zobaczyska. Na Ja razie, na pozdrówki. razie, kocham.